Jaregody, czyli świętowanie przesilenia i nadejścia wiosny, to zwyczaj, który wywodzi się z obrzędowości słowiańskiej. Jego elementy nadal znajdziemy w naszej kulturze i tradycji. O tym, jakie to elementy i co oznaczają, powiedział nam Radosław Sawicki z Grodziska Owic. Co to są jaregody? Jaregody tak nazywano świętowanie wiosenne u dawnych Słowian, czyli taka poprzednia wersja Wielkanocy, świętowania w tradycji chrześcijańskiej. Niegdyś zwano to jarymi godami i było to to świętowanie i obrzędowość związana z równonocą wiosenną, czyli z tym momentem, który jest tuż za nami, kiedy dzień swoją długością zrównuje się z nocą. W jaki sposób przebiegało to świętowanie? No sposoby były różne, to w różnych regionach różnie świętowano. Dużo jest relacji etnograficznych, które przybliżają nam te dawne tradycje. Takim chyba najbardziej pospolitym sposobem celebrowania jary godów, czy, czy równonocy mówiąc ogólniej, na Słowiańszczyźnie było palenie czy też topienie kukły marzanny, czyli tego wyobrażenia zimy. Choć jest to nieco uproszczony obraz, ta słowiańska bogini miała więcej funkcji, była bardziej skomplikowana. Natomiast to, co do naszych czasów przetrwało, to takie symboliczne pławienie albo palenie kukły. Symboliczne żegnanie zimy. W dawnym micie słowiańskim, którego ślady zachowały się w obrzędowości ludowej, tu i ówdzie, wyłania nam się mit, w którym oprócz marzanny występował też Bóg Jaryło. Tak go nazywano na Słowiańszczyźnie Wschodniej, na Połabiu, czyli na zachodniej Słowiańszczyźnie. Z przekazów historycznych wiemy o Jarowicie. To jest prawdopodobnie ten sam Bóg, i to jest Bóg, który przynosi. Energię wiosenną. Powoduje, że robi się zielono, a, że ptaszki ćwierkają, wszystko się multiplikuje. E, zgodnie z tym mitem, który naukowcy próbują zrekonstruować, właśnie w okolicach równonocy wiosennej dochodziło do interakcji pomiędzy Marzanną i Jaryłą, Jarowitem. Marzanna zdawała władzę, Jaryło ją przejmował. I tak co roku. Czy coś jeszcze poza tym topieniem marzanny przetrwało do dzisiaj i jest widoczne w tradycji i w obyczajach? No niewątpliwie takim elementem są też jajka, które się barwi, zdobi na różne sposoby. To jest taki uniwersalny symbol, symbol odradzającego się życia. Jajka występują też w innych, nie tylko w słowiańskiej kulturze i występowały dużo wcześniej niż Słowianie pojawili się na naszych ziemiach, bo... Znane są już ceramiczne jajka, na przykład z Neolitu w formie grzechotek czy jakichś instrumentów, gdzie prawdopodobnie też miały funkcję magiczno-obrzędową. Natomiast w naszej słowiańskiej kulturze, czy w różnych jej wariantach, znamy bardzo wiele motywów zdobienia jajek, i to jest typowe dla słowiańszczyzny. Kazimierz Moszyński w, swojej, w swoim dziele Kultura Ludowa Słowian udokumentował sporo z tych ludowych pisanek, kraszanek. Więc tam też badacze doszukują się różnej symboliki. Symboliki o takim albo magicznym, albo wręcz religijnym przekazie. Pewne symbole, które niegdyś funkcjonowały i jajko takie zdobione było kiedyś pewną opowieścią. Opowieścią na przykład o odradzającym się życiu. E, jajka zostały zaadaptowane przez tradycję chrześcijańską i dzisiaj w, taki, w takim synkretycznym wydaniu, czyli. Połączeniu dawnej i nowszej kultury dalej ten element funkcjonuje i kojarzy nam się właśnie z Wielką Nocą. Normalnie w grodzisku Owic pewnie teraz przebywałoby mnóstwo osób, wycieczek i osób zwiedzających, ale mamy obostrzenie, jak one wpływają na funkcjonowanie grodziska i jak sobie radzicie w tych czasach. No nie są to wesołe czasy. Drugi rok z pandemią nam się zaczął. Jaregody, czyli to święto, które organizowaliśmy od kilku lat, odwołaliśmy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym roku. A było to takie na ogół pierwsze wydarzenie w sezonie, kiedy w formie inscenizacji pokazywaliśmy, jak ta obrzędowość niegdyś mogła wyglądać, jak ludzie świętowali.